Przełomowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Seulu ujawniło niepokojące zjawisko. Nasza planeta doświadczyła znaczącego przemieszczenia swojej pozycji w latach 1993 do 2010. Ziemia przesunęła się o 80 cm w kierunku wschodnim, co stanowi bezprecedensowe wydarzenie w nowożytnej historii badań geofizycznych. To odkrycie, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Geophysical Research Letters, rzuca nowe światło na skalę wpływu działalności człowieka na fundamentalne procesy zachodzące na naszej planecie. Zespół badawczy pod kierownictwem Kiwon Se z Uniwersytetu Narodowego w Seulu wykorzystał zaawansowane techniki modelowania komputerowego, aby dokładnie przeanalizować to zjawisko. Naukowcy zidentyfikowali głównego sprawcę – masowe pompowanie wód gruntowych przez człowieka. W badanym okresie przemieszczeniu uległo aż 2150 gigaton wody, co doprowadziło do zauważalnego wzrostu poziomu oceanów o 6,1 mm. Aby lepiej zrozumieć mechanizm tego procesu, wyobraźmy sobie Ziemię jako ogromny bąk, na którego końcach umieszczono pojemniki z wodą. Każda zmiana ilości wody w którymkolwiek z tych pojemników wpływa na ruch całego układu. Dokładnie tak samo dzieje się z naszą planetą. Gdy człowiek intensywnie eksploatuje zasoby wodne w jednym miejscu i przemieszcza je w inne, zaburza naturalną równowagę masową Ziemi. Szczególnie intensywne wykorzystanie wód gruntowych zaobserwowano w regionach średnich szerokości geograficznych, zwłaszcza w zachodniej części Ameryki Północnej oraz północno-zachodnich Indiach. W tych obszarach woda jest intensywnie eksploatowana na potrzeby rolnictwa i zaspokojenia potrzeb bytowych rosnącej populacji. Te działania, choć niezbędne dla rozwoju lokalnych społeczności, przyczyniają się do globalnych zmian w rozkładzie masy naszej planety. Naukowcy podkreślają, że obecne przesunięcie osi ziemskiej nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia na Ziemi. Nie wpłynie na zmianę pór roku, ani nie wywoła katastrofalnych zjawisk geologicznych. Jednakże może mieć subtelny, ale znaczący wpływ na lokalne warunki klimatyczne. Badacze sugerują, że kontrolowane zmniejszenie intensywności pompowania wód gruntowych, szczególnie w regionach zidentyfikowanych jako wrażliwe, mogłoby pomóc w stabilizacji położenia osi ziemskiej. To odkrycie ma również istotne znaczenie dla przyszłych badań nad zmianami klimatycznymi i wzrostem poziomu mórz. Zespół badawczy sugeruje, że lepsze zrozumienie mechanizmów redystrybucji wody na powierzchni Ziemi może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych strategii adaptacji, które pozwolą nam złagodzić skutki nieuchronnych zmian klimatycznych.